Drodzy widzowie, jest to prawdopodobnie przedostatni odcinek tej serii. Mam taką nadzieję, szczerze mówiąc. W ostatnim, oczywiście już kamerka będzie w pełni naładowana. Zaczynamy od pika, pomocnika, historię, ikon 92+. I oby to był Zinedine Zidane. Czy będzie? Czy będzie? No powiem wam, że soczyste 92+. Po cholera oni tego plusa dali. Wezmę Kakę, bo stałem obok niego. Ja pikole. Tak się złożyło, że udało mi się odblokować kilka paczek. Paczka Ultimate oraz paczka za 100 000. Miły prezent. Nie pamiętam, kiedy to wyzwanie się pojawiło, ale jestem zaskoczony, że udało się wygrać te 200 spotkań. No raczej od początku gry to nie było, ponieważ no trochę więcej meczów w tym roku udało mi się wygrać, a więc mamy 5 paczek. No nie jakichś 10 razy 85+, ale może okażą się szczęśliwe. Numer 1 od razu mamy walkout. Karta Team of the Season. Niestety niewymienna. To jest to, co jest, to jest, proszę państwa. Nadal nie wiem kto. Boże, to nie to. To jest Champions League Brozović. O jeny. Naprawdę nabrałem się na to już przed premierą FIFA nowej. Jestem ciekaw, co będzie z tym walkoutem w FIFA 22, bo chodzą różne słuchy. Pożyjemy, zobaczymy. W ogóle to był walkout. Teraz się zorientowałem, że to był ten oszukany walkout. Dramat. No, są to zwykłe karty, ale uwierzcie mi, że nadal te zwykłe karty mogą się przydać, ponieważ no, w dzisiejszym odcinku pewnie też zrobię 10 razy 85+. Ja tego nie wykluczam. Paczka numer 3 i okej. Tym razem no, po prostu ekrany Champions League jest to Vanaken. Cudownie. Jeny. Oby się ten system zmienił, żeby tak nie wkurzało, choć myślę, że to celowo ma wkurzać i jej pewnie by to naprawiło w dzień, choć znając to, jak ta gra jest zaprogramowana. Zwykła karta, no dobra, no za darmo to dostałem, zwykła karta z Brazylii, Fabinho prawdopodobnie, a jednak Casemiro, okej, myślałem, że jego toc jest w paczkach bez żadnych duplikatów i paczka Ultimate za 200 zwycięstw w trybie Ultimate Team. No walkout jest tutaj gwarantowany, musiałbym mieć ogromnego pecha, by to się nie stało, ale no niestety jest to tylko zwykły walkout, co jest rozczarowujące. Tym napastnikiem będzie pewnie Agüero. Tak ostatnio rozkminiałem, że kurde, że nawet w tych paczkach, kurczę, no nie quickseluję tego, po prostu przepalę, że nawet w tych paczkach 10 razy 85+, ani razu nie miałem Górecki. Myślałem, że on nadal kosztuje za jakieś, nie wiem, no 200 000, a ja patrzę, bo tak potrzebowałem Górecki do SBC i tak, kurde, no tak, za 18 000 macie takiego koksa. Niesamowite. Dobra, tak kminiłem, co robimy dalej. No, nowy content się już nie pojawia, dlatego drodzy widzowie, pik z ikoną. 3, 2, 1, go! Okej, nie wierzę, drugi raz, Ronaldinho duplikat. Ja pierdzielę. To co, jeszcze jeden pik z ikoną, bierzemy Ronaldinho i go przepalamy, choć kusił ten Ronald Koeman. Ja w to nie wierzę po prostu. To jeszcze jeden pik. No trochę mi się tych Brazylijczyków zebrało, cholera. Nie przypuszczałem, że będę przepalał 2 razy Ronaldinho w SBC, to trochę boli. Hasta la vista, matko boska. Ja pierdzielę, 3 700 000 na rynku, to jest dramat. No i mamy kolejnego pika z ikoną. Mam nadzieję, że bez duplikatów. Jeśli po raz kolejny trafi Ronaldinho, to ja już dziękuję. Ja już nie robię żadnych pików z ikoną. O, no nie trafiłem Ronaldinho. Co to jest? Jerro, bo najwyższa ocena ogólna. Dobra, wiecie co? Trafmy tego Pele. Szczerze się zastanawiam, kogo wybrać. Niestety EA od pewnego czasu nie odpowiada na moje wiadomości, a tak to wiecie. Chyba wziąłbym Pele zamiast Ronaldo Nazario. O ile Nazario nigdy nie występował w naszej drużynie, tak jednak Pele też nigdy nie było w moim składzie. Jakoś tak, no nie wiem, w tym roku przez to, że... zobaczymy, zaraz będę miał dylemat, gdy trafię ich obu. Ogółem to trochę zajmie mi robienie tego SBC, w tym czasie będę musiał chyba zrobić jeszcze jedno albo dwa 10 razy 85+. Pewnie, wiecie co, nie obiecuję, że zagram mecz w dzisiejszym odcinku. To, czy zagram mecz, zależy od tego, czy trafię jakąś fajną kartę ofensywną. Tą kartą oczywiście byłby Pele albo Nazario. Ile mi to składów pozostało? Jeszcze 6, cholera, to w międzyczasie 85 razy 10. Dobra, czas trafić kilka niezłych kart na przepałkę, chyba że to będzie on, no ta. Pewnie tak, czy nie, dobra. Team of the Season, przewijamy. I wiecie co, no nie wiem, nie liczę na nic dobrego. Ferran Torres, okej, duplika Di Marii do SBC. Ostatni skład na pika z ikoną ofensywną 93+. Jak myślicie, duplikat Hulita? Ronaldinho to być nie może, bo on zalicza się do pomocników. Ja proszę o Pele. Zakończmy to w stylu. Niech w tym odcinku będzie mecz. 3, 2, 1, Nazario czy Pele? Ja p***e. Tym akcentem kończymy ten odcinek, wybieram Van Bastena, ponieważ ma najwyższą ocenę ogólną. Pojutrze zamykamy tę serię. Dobra, doszedłem do wniosku, że odcinek jednak nie może być tak krótki, więc zagramy jeden mecz, plus przy okazji byłby to spoiler, że nie trafiłem Ronaldo, więc jak oglądaliście ten film, to jeszcze mogliście mieć nadzieję na to, że jednak trafi i właśnie go przetestuję, jednak go nie przetestuję, przetestuję swój Ultimate Team. Wydaje mi się, że nic lepszego nie jestem w stanie złożyć, też zależało mi tutaj na piłkarzach, których po prostu lubię, jak na przykład Van Dijk, czy to Roberto Firmino, przy okazji Firmino mi się grało kapitalnie i wiem, że nie ma dwóch zawodników na pełnym zgraniu, Akunia będzie na LO, Atal na PO, w środku obrony Eder Militao oraz Van Dijk. No myślałem jeszcze o Carlosie Alberto, ale kurde, no ten Van Dijk to no doskonale wiecie, że ja go bardzo lubię, a więc zagrajmy przedostatni mecz w tej serii i mówię całkowicie poważnie. No okej, klasyk, jeszcze Nazario, bo tak zwróciłem uwagę bardziej na Messiego. Pewnie mógłbym zrobić Nazario, pewnie mógłbym zrobić Messiego, ale szczerze, ja zagram może maksymalnie 3 mecze jeszcze w tę grę, no żeby tak po prostu mieć te dwie karty, chodzi mi właśnie o Ronaldo i Messiego, to za bardzo mi się po prostu nie chce już nad tym siedzieć, co chyba jest jak najbardziej zrozumiałe, wolę oszczędzać siły psychiczne, bardziej tu chodzi o psychę, żeby siedzieć i tak robić bezmyślnie te składy, no. Czekamy na FIFA 22, poznajemy już coraz to więcej ocen ogólnych na oficjalnych kanałach, to nie są żadne przecieki, po prostu marketingowe zagrywki ze strony EA i kluby publikują grafiki właśnie z ocenami. Podoba mi się Skriniar Serie A, no nie wiem czy tak klasycznie nie pójdziemy w stronę Serie A na początku, bo Skriniar, Handanović, Kessie, oj coś czuję, że tam mogą się narodzić nowe legendy. Rzuciłem wczoraj post na społeczność z top 22 właśnie w tej grze, Messi 93, Lewandowski 92, no i słuchajcie, jednak według mnie jest to lekka kontrowersja, bo Ronaldo oceny na 91 i patrząc na to, że na 91 są też, jest chyba 9 innych piłkarzy ocenionych, to tak, no słuchajcie, Cristiano Ronaldo to Cristiano Ronaldo, nadal jest to kompletna czołówka światowa, jednak uważam, że jest różnica pomiędzy nim a na przykład Kylianem Mbappé, no ale cóż, Mbappé to taki typowy poster boy, no promują go na jej, na twarz FIFA, więc no, inaczej, może Mbappé zasługiwać na ten overall, ale Ronaldo jednak tak samo jak Lewy, jak i Messi powinni być odcięci od reszty graczy, ponieważ nie uważam, by Ronaldo był jednym z wielu. Chyba wiecie, o co mi chodzi, nie? Oj, Renato Stryconti, świetnie, Atal, ale jednak jest to super, że po raz pierwszy w historii Polak jest drugą najwyżej ocenioną kartą w grze. Oby był trochę grywalny, trochę bardziej grywalny, no bo jednak wiemy jak to jest, 78 tempa będzie miał Lewandowski, teraz brawo Edwin van der Sar, kurde, ja nie uważam, że Lewandowski jest wolny, serio, nie rozumiem czemu dają mu tyle tempa, ponieważ uważam, że powinien mieć co najmniej 80, teraz Roberto Firmino i mamy 1-0, elegancko tutaj wszedł ze środka pola, ale okej, 92 Lewandowski będzie trafiany, a na pewno będzie kupowany. Myślę, że po tym jak zakończymy serię Ultimate Team w czwartek, bo wtedy będzie ostateczny odcinek, jeszcze się trochę pobawimy w SBC, porobię co będę mógł porobić, to jakoś w weekend opublikuję materiał taki typowy jak co roku, karty, którymi chcę zagrać na początku. Muszę znaleźć kilka perełek, jeszcze czekam aż więcej graczy zostanie ujawnionych. Lekki ból dupy mam, bo Salah dostał downgrade na 89, no słuchajcie, nieważne czy kibicujecie Liverpoolowi czy nie, to jest człowiek, który cholera ciągnie ten zespół, sezon w sezon, jest jednym z najlepszych strzelców Premier League i kompletnie nie rozumiem takiej decyzji ze strony Electronic Arts, jeszcze dostał chyba downgrade tempa, no masakra, ale cóż, z overallami jak co roku. Cristiano Ronaldo, no co za przejście i 2-0. Vieira jako napastnik, okej, no jest to coś, czego się nie spodziewałem. Ronaldo, no i świetnie Akunia. No trochę trzeba było pokombinować, żeby zrobić z Atala i Akunię PO i LO. W ogóle to jest niesamowite, że to są po prostu ich naturalne pozycje. Ale warto, nawet bez tego zgrania warto ich tam trzymać. Patrząc na to, jakich tu mam środkowych pomocników, to uważam to za świetne ustawienie. Ej właśnie, bym zapomniał o najważniejszym, bo tak gadam o, wiecie, o naszej ukochanej Fifie, ale dzisiaj Liga Mistrzów i mamy spotkanie Young Boys z Manchesterem United, wyczuwam hat-trick Ronaldo. Sorry, że ja tyle o tym Ronaldo mówię, bo możecie czuć, że jestem jakimś fanboyem, ale żeby nie było... Oczywiście, ja lubię Cristiano Ronaldo, tak samo lubię go jak Leo Messiego. doceniam ich obu za pracę, tylko tak po prostu no jaram się tym transferem do Manchesteru United, mimo że jestem kibicem Liverpoolu, bo to jest coś dużego, tak jak się patrzy na to neutralnie. PSG dzisiaj nie gra, mam nadzieję, że też Messi będzie mógł już zagrać w PSG, ponieważ ostatnio wracał z ze zgrupowania i dlatego z tego co czytałem nie grał. Kurde, gość nagle zaczął grać jakimś pressingiem, jest troszkę trudniej, ale no chyba największym spotkaniem, no właśnie. Nie, no jak tak patrzę na dzisiejszy mecz, to zdecydowanie Barcelona kontra Bayern München. No tylko tak, Barcelona, 7 punktów w lidze, 1 remis z Athletic Bilbao. Bayern wszystko wygrywa. Matko Boska, 12-0 wygrali z Bremer. Może i Bayern gra na wyjeździe, ale no jest faworytem w tym spotkaniu, nie oszukujmy się, ja też stawiam na Bayern. To spotkanie właśnie będę dzisiaj oglądał. Moment, bo Ronaldo... Kurde, nie udało się zrobić tego elastiku, w złą stronę poszedłem, ale jestem ciekaw tej Barcelony bez Leo Messiego też. Właśnie będę pod tym kątem oglądał to spotkanie, żeby zobaczyć jak oni sobie radzą. Memphis Depay w akcji, ja bardzo go lubię, zarówno w rzeczywistości jak i w FIFA, więc jest to piłkarz, który potrafi dać, że tak powiem, rozrywkę, gdy się na niego patrzy. Kurde, Renato z ostrego kąta, dobrze Van der Sar, potrafi bronić. Nazario, dobrze, ale co? Wow, ale on to wsadził, ale nie, no ta piłka nie powinna w ogóle trafić do niego. Jeny kolejne zmiany w taktyce robi, pewnie teraz nieustanny pressing. Rywal cholernie poważnie potraktował to spotkanie i tak jak mówiłem, nieustanny pressing, bo widzicie jak od razu po rozpoczęciu od środka wszyscy się rzucili na mnie. Zachowajmy spokój, spróbujmy wykreować jeszcze, ale nie, no właśnie, to jest ten problem, kurde, on włącza nieustanny pressing i mój piłkarz zaczyna się potykać o własne nogi, no nie powinno to tak wyglądać. Akunia, dramatyczne podanie, inaczej się tego opisać nie da, Guendouzi na Aha, myślałem, że Akunia będzie właśnie wchodził jakoś do środka pola, ale wytyczne zmieniłem, żeby zostawał z tyłu, więc nie powinien być zaskoczony. Wow, bez czerwonej dla Hulita, ale jest strata. Hazard najlepszy w defensywie, dobrze, taktyczny faul, wstrzymujemy, choć kurde przejęlibyśmy tam piłkę. Ale nie mogę się już doczekać grania tymi słabymi kartami. Messi, świetnie Van der Sar, poczekajmy, bo jednak fajnie byłoby to wygrać, nie ma co się śpieszyć, to my mamy przewagę jednej bramki, serio. O ile no dobra, też przyjemnie jest mieć takich koksów w drużynie, najlepsze karty w grze, tak jednak problem polega na tym, że gdy wiecie, każdy ma te najlepsze karty w grze, to aż tak bardzo się tego nie czuje, naprawdę, każdy chyba z nas uważa ten początkowy okres FIFA za najlepszy, to powinien być już koniec meczu, dziękuję panie sędzio, odkrywanie nowych perełek, to już za tydzień. Dobra, odcinek wystarczająco przedłużony, mogę wstawić reklamy, wy nie mieliście spoilera, więc równowaga we wszechświecie zachowana. Ja dziękuję wam za oglądanie, no i z uśmiechem na twarzy, mimo że tego nie widzicie, zobaczycie ten uśmiech w kolejnym odcinku. Widzimy się w ten czwartek, trzymajcie się, cześć!